Mr. President, dear friends, nice to meet you again. How are you? To samo na poprawę myślę, że była postępna. Thank you. Thank you. Przyjęliśmy ją ze spokojem. Przyznam się otwarcie, że spodziewałem się, że to może nastąpić po tym, jak kiedyś widzieliśmy szantaż gazowy wobec Ukrainy. Rozmawiałem już ponad miesiąc temu na ten temat z panem ministrem Piotrem Naimskim. Już wtedy zapewnił mnie, że Polska ma tutaj odpowiednie możliwości. Przede wszystkim, że indywidualni odbiorcy w ogóle nie odczują takiej sytuacji. Tak też się dzieje. W tej chwili zapewniam wszystkich moich rodaków, właśnie odbiorców indywidualnych, tym, którzy ogrzewają swoje domy gazem, ci, tych, którzy używają gazu do potrzeb codziennych, kuchennych, czy właśnie do ogrzewania też i wody bieżącej choćby, że na pewno nie będzie takiej sytuacji, że będą mieli gaz odcięty, czy że będą jakiekolwiek braki dostaw. Poradzimy sobie z tym problemem.